Hej, witam na kanale. Zrobimy, słuchajcie, na szybko sobie cash stuffing wyzwań finansowych. Trzy segregatory i praktycznie zaległe 2 miesiące. Za luty pieniążki leżały sobie. Jakoś tak, powiem szczerze, nie miałam czasu ani nawet za bardzo możliwości, żeby to wszystko sobie ogarnąć. Mam lekkie takie zawirowania w rodzinie, więc wiecie, zajmuję się na razie bardziej sprawami większej wagi. Więc rozpisałam sobie ogólnie tutaj rozpiseczkę moją, mam z boku, żeby widzieć. Na zwykłej kartce tam, wiecie, to nie jest najważniejsze, jak i co mieści się w kadrze. Nie wiem, jak to położę, bo to duża kartka A4. A nie chciałabym, żeby jakoś specjalnie tutaj stała. Nie wiem, może dam tą świnię, niech sobie będzie. I no, myślę, że jest trochę ciemno, ale kurczę, zapalałam światła. Moje żarówki z Chin jeszcze nie doszły do softboxów. Jest godzina koło 6 rano, słuchajcie. Wstałam przed wszystkimi, żeby szybko nagrać. Dzisiaj troszeczkę spokojniej. Więc lecimy, zaczniemy od zielonego. Kolor nadziei. Tutaj dwa pozostałe idą na bok. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, może przybliżę tutaj troszeczkę, dajcie mi chwilkę. Zaczynamy od wyzwania 52 tygodnie, mamy tutaj w tej chwili 156 zł, zapełnione było właśnie w styczniu, jak widzicie luty, marzec nie było nic, z tym, że ja lutową część tutaj pieniążków po prostu odłożyłam. I zapełniamy, słuchajcie, troszeczkę w takim tempie, że to idzie takie połączone luty, marzec. Ale później już sobie wpiszę, że jest to jakby marzec tylko. Nie będę się rozbijać na 2 miesiące, tylko robimy łącznie. I tak to wygląda. Więc 104 zł ląduje w tej kopercie. Dwie pozycje do zakolorowania. Także 5 pól już jest zaznaczonych. Całe wyzwanie ma bardzo dużo pozycji. Nie jest to jakoś jedno z szybszych, że tak powiem, wyzwań. Słuchajcie, nie będę tego wkładać na razie. Będę to tylko wyjmować i sobie odkładać na bok, bo tak jak w poprzednim filmiku zauważyłam, że te szarpie jednak tak super na zalaminowanej kartce się tak super nie wysychają, trzeba im dać chwilkę czasu, kilka sekund. Widzicie, koperty mam w wielu miejscach właśnie poplamione przez te szarpie, a szkoda mi kopert, nie wygląda to jakoś super, a nie idzie tego potem też usunąć. Następne wyzwanie, no to jest Let It Be, to jest moja ta pszczółka kochana. Uwielbiam ten challenge, bo jest to na drobne kwoty, 10 zł, oczywiście dolary zamieniamy złotówkami. W tej chwili mamy tutaj 300 zł i sobie dołożymy kolejne 20. Nagrywam rano, nie wiem, gdzie jest moja ta półeczka do separowania banknotów, ale nie jest to też jakoś nadzwyczajnie potrzebne mi w tej chwili. Mam kilka nominałów właśnie tym razem, bo zazwyczaj mam same 20, ale tu, gdzie ja mieszkam, ciężko jest rozmienić większe nominały na mniejsze. Wiadomo, panie na kasie też raczej wolą mieć do wydawania. Więc tutaj idzie 20 zł, a razem będzie 320. Pszczółka już jest w połowie pełna. Na co zbieram, jeszcze Wam nie mogę powiedzieć, bo sama do końca nie wiem. Może na samochód, może ogółem na jakieś lokaty, może coś. Staram się po prostu motywować samą siebie do oszczędzania, do odkładania. Nie jest to dla mnie coś łatwego. Muszę mieć faktycznie obrany jakiś choćby ogólny cel, żeby jednak się motywować. Wyzwanie 3000 mamy też tutaj obok. Brakuje 2000, ale nie znalazłam.
Wyzwania są też troszeczkę przerzedzone, żeby jednak za bardzo się nie powtarzały i wtedy też jest łatwiej zapełnić te większe wyzwania. Tutaj idzie od razu stówka. To co tak słychać, to mój energetyk. Próbuję się już na rano dobudzić. O 7 zaczynam dzień oficjalnie karmieniem mojego dziecka. No, nasza ta kochana dieta ketogenna, słuchajcie. Żyjemy od posiłku do posiłku. 7, 13, 19, pierwsza w nocy. I tak, zakolorujemy sobie dwa pola. To będzie pole 55 i 45. Atakujemy tutaj dół tego challenge'u, żeby jak najszybciej to poszło. Nadal mam wrażenie, że właśnie ten dół jest najciężej do zapełnienia, więc korzystając z okazji, że po prostu są większe kwoty, także tutaj mogę wtedy przetakować większym nominałem, a no, inne challenge'y na przykład zrobić sobie na spokojnie. Tutaj właśnie mam te karteczki do wyschnięcia, potem je powkładam. Właśnie próbuję oszczędzać te koperty, szkoda mi ich niesamowicie, nie chcę ich też co chwilę wymieniać. Wiecie jak to jest. Teraz wyzwanie 3000, tutaj mamy 220 w tej chwili. No jest to dopiero ułamek tej kwoty, nie? Ale tutaj też podreperujemy budżet, sobie włożymy 50 zł. Więc definitywnie plus jest taki, że właśnie możemy przeatakować większym kalibrem, większym nominałem. I już sobie zaznaczam, a to jest właśnie jedno z tych wyzwań, gdzie właśnie są większe kwoty. I faktycznie nie jest to aż takie proste do zrobienia w krótszym czasie. Chociaż oczywiście można się czasem też nie sugerować, można się kierować po prostu, żeby wykonać tak to zadanie. Wszystko zależy, ile mamy, czy raczej jakie mamy możliwości finansowe. Wyzwanie 500, też tematycznie z pszczółką. Tutaj mamy 60 zł w tej chwili. To właśnie jedno z tych bardziej takich lekkich wyzwań, które idzie naprawdę zazwyczaj szybko, bo są to małe kwoty i można faktycznie nawet tutaj polecieć z małymi nominałami. My damy sobie 30 zł, tak rozpisałam, bo ogółem właśnie chciałam przeatakować te wyzwania finansowe. Nie zawsze jakoś mi to tak super idzie, nieraz tylko daję takie kwoty minimalne, ale że właśnie no nie zapełniałam w lutym i doszła mi marcowa pensja, więc faktycznie mogę sobie pozwolić na przeatakowanie wielu wyzwań większą kwotą, co pomaga mi troszeczkę nadgonić te wyzwania. Tak samo jak moje wyzwanie 100 kopert, za każdy raz jak zostają mi fundusze z portfela, też mogę sobie szybciej ten challenge podbić. Wyzwanie 30 dni, oczywiście ja się nazwą nie sugeruję, po prostu podobało mi się to, że znalazłam wyzwania, które tematycznie do siebie pasują. Tutaj motywem właśnie przewodnim jest pszczółka oraz no, kształt plastra miodu. Podoba mi się wizualnie po prostu ten koncept. I tutaj sobie, słuchajcie, damy 20 zł. To jest właśnie wyzwanie, które rośnie troszkę wolniej, ale solidnie. Za każdy raz staram się tutaj właśnie też coś zarzucić finansowo i zapełnimy sobie może tą górę, czyli piątka, dziesiątka, a wziąłem taki szarp, który jest tak bledziutki, ale to już mniejsza o to grunt, że jest. Nie wiem, czy to będzie widać, ale góra jest zakolorowana. Dobra, może przeprawimy troszkę. No, ten różowy jest bardziej nasyconym kolorkiem. Ok. I górny rząd już jest zapełniony. I to wyzwanie też sobie odłożę na bok, potem powkładam.
chyba tak trzeba będzie robić. I ostatnie wyzwanie w tym pierwszym segregatorze to 1000. Odłóż 1000, może być to też asekuracyjny fundusz awaryjny, jeśli ktoś by potrzebował. Ja tutaj miałam 90 zł, teraz będzie 120. Też to jest takie typowe wyzwanie, gdzie wszędzie każdy kwadracik to 10 zł. I tak to wygląda. Ten segregator jest właśnie moim najnowszym, więc te wyzwania idą pomalutku. Jak widzicie, nie ma jeszcze tych karteczek, włożę je później. No cóż. Same karteczki już raczej wyschły. Okej, włożymy je tylko tak i położę na segregatorze. Przechodzimy do... Bo znalazłam jeszcze piątaka, który będzie do właśnie w czerwonym segregatorze. Do czerwonego. Czerwony segregator bardzo lubię, bo to był chyba jeden w ogóle z pierwszych z moich 8 segregatorów. Omówienie macie w innym filmiku. 52 tygodnie, tutaj mamy 486 zł. I włożymy sobie, słuchajcie, 50, tylko będzie to szło na zasadzie właśnie mniejszych nominałów. Mam tutaj 20 i 10. Znowu tak mi wypłaciło, właściwie cały czas praktycznie mi tak wypłaca. Nie mam na to większego wpływu. I zapełniamy sobie pole numer 50. To wyzwanie już przekroczyło jakiś czas temu połowę, tą mniejszą połowę. Teraz lecimy z dołem. Trudno jest się niestety trochę nie pobrudzić. Może jak będę tak odkładać, będzie troszeczkę lepiej wysychało, żeby nie było kontaktu bezpośredniego z folią z koperty. Tutaj jeden też z takich przyjemniejszych wyzwań. Jedno, przepraszam. 16 tygodni, kwoty od 5, rosną co 5 do 80. My sobie tutaj damy 45 i jest to jeden z 5 ostatnich. Jedna z 5 ostatnich pozycji. Wyzwanie całkiem lekkie w zapełnianiu. Oczywiście jak się już zapełni, można pieniążki sobie przelać na lokatę, można sobie przelać na konto, można trzymać w banku, można trzymać w skarpetce, jeśli ktoś ma ochotę. A challenge takie zalaminowane są właśnie wielokrotnego użycia. Możemy sobie, moim zdaniem, także zmieniać je okazjonalnie na inne, jeśli zapełnimy. Wszystko zależy, czy chcemy dalej zbierać, pomnażać, że tak powiem, majątek, czy może chcemy już sobie dać spokój i może taki będzie cel, że jak już zapełniamy dane wyzwanie, po prostu wyciągamy całą kopertę i segregator robi się cieńszy i oszczędzamy, aż wszystkie koperty będą w stanie zostać wyjęte po ich zapełnieniu. Każda strategia jest dobra, bo każda przybliża do celu, każda motywuje, więc naprawdę każdy robi jak uważa. Ja jeszcze nie wiem, jaki będzie mój sposób, ale podejrzewam, że chyba jeśli depozyty będą bankowe troszeczkę rosnąć, znaczy ich oprocentowanie, to może raczej pójdę właśnie w lokaty krótkoterminowe. Chodzi mi tutaj o takie maksymalnie do pół roku. Oczywiście jest to spowodowane tym, że po prostu nigdy się nie wie, co w danym czasie może się stać. Lokaty 9-miesięczne, roczne i są nawet takie do 3 lat, jak znalazłam. No ciężko jest zamrozić środki finansowe na tak długi czas. Ale też fajny patent na lokaty to często jest po prostu zakładać kilka lokat
z tą najniższą kwotą minimum 1000 zł. Wtedy, kiedy musimy na przykład wypłacić 2, 5 tysięcy czy ile, w zależności ile mamy lokat, to tracimy odsetki tylko po usunięciu tych lokat, które potrzebujemy, a reszta dalej pracuje. Teraz wyzwanie back to bank, czyli powrót do banku. Nazwą się nie sugeruje, po prostu spodobało mi się, że ma różne kwoty, różne progi, od 20 po 50. Ja sobie tutaj włożę 50. Wybaczcie, że tak dużo gadam. Z natury jestem bardzo gadatliwa, co może być dla wielu ludzi niesamowicie męczące. Zdaję sobie z tego sprawę, że mi się naprawdę gęba nie zamyka. Dobrze, zakolorowujemy sobie 50. Narzekaliście na moje kredki, więc mazakami idzie mi na pewno dużo szybciej. Czy dokładniej? No nie powiedziałabym, ale idzie. Wyzwanie kolejne. Tutaj odkładam średnio po 30 zł, żeby się aż tak nie rozdrabniać. I mam tutaj 30. Wkładam najpierw do koperty, bo wiecie, jak to u mnie idzie. Jak ja nagrywam poza gdzieś tam czasem, to najczęściej pomylę się, zapomnę, coś przełożę nie tam, gdzie trzeba. A tak tutaj gadam, tutaj zakolorowuję, zapełniam, jakoś to idzie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam gdzieś. I tak, to dajcie znać. Wiem, że moi widzowie są bardzo osobami, które są czujne i wiedzą, co się dzieje. Kontrolują lepiej niż ja. W każdym razie dzwoni przed chwilą mój budzik. Za niecałe 15-20 minut muszę iść karmić mojego synka, więc na szybko przyspieszamy. Wyzwanie 10. Tutaj jest, to jest przedostatnie wyzwanie z tej koperty. Tutaj mamy 50 zł i sobie dołożymy, słuchajcie, 30. A ostatnia koperta dostanie 60, ale najpierw lecimy z tą kopertą. Wkładam już te 30. Zakolorowuję 3 buźki. Takich wyzwań odłóż dychę miałam chyba z 4 albo 5. Przerzedziłam. Nie mam już tyle. Odeszło mi chyba dobre 6 wyzwań czy 7. No i mamy piggy bank, czyli odłóż 20. Tutaj to wyzwanie jest też fajne. Ewentualnie pomyślałam, że z takich wyzwań finansowych, nawet jeśli nie chodziłoby o, nie wiem, odłożenie na jakiś konkretny cel, czy jeśli nie chodziłoby o na przykład jakieś, nie wiem, większe sprawy, to można też mieć te pieniążki jako taki na przykład backup, jeśli zbraknie nam na konkretny cel. Na przykład, powiedzmy, odłożyłabym, mówię tylko kompletnie przykładowo, 5 tysięcy na samochód. Wiem, że ceny oczywiście są większe, ale darujcie, nie wiem, jakie są dokładnie. Ale powiedzmy, że odłożyłabym w kopercie auto 5 tysięcy, a się okazuje, że jednak samochód kosztuje 7. No to mogę sobie właśnie z takich pieniążków sobie wyciągnąć, że tak powiem, zapożyczyć. Sama od siebie, bez odsetek, bez żadnych żyrantów z banku, tak? I tego wszystkiego, i tak nigdy nie wiadomo, czy dostaniesz pożyczkę z banku jeszcze, bo wiadomo, kwalifikacja jest też coraz wyższa, coraz ciężej jest dostać coś z banku. A tak, mamy swoje, a jednocześnie takie pieniądze odłożone nie wpływają na nasze bieżące wydatki, na nasze bieżące przychody i jakby nasza pensja idzie na to, co potrzeba, a to są pieniądze dodatkowe, poza budżetem, poza naszymi na przykład comiesięcznymi wydatkami. Jednocześnie jest to nasz backup na wypadek czegokolwiek, dlatego oszczędzanie, myślę, jest takie ważne i nieważna jest kwota, ważne jest w ogóle zacząć, kochani, zacząć. Co nie jest na pewno łatwe, zwłaszcza w moim przypadku. No i dobrze, mam jeszcze tutaj rozpiskę na ten czarny segregator. Złożę sobie tą kartkę, bo naprawdę przesadziłam z tym rozmiarem A4. Okej. I zaczynamy od wyzwania puzzle. Puzzle idą całkiem fajnie. Mamy tutaj już 325 zł.
I w puzzlach dojdzie nam 50. Niestety też mam właśnie niskie, niskie nominały, same dwudziestki i troszeczkę dziesiątek. Historia głosi, że kiedyś to pozamieniamy na wyższe nominały. Niektóre banknoty są też trochę sfatygowane. Więc wkładanie ich też wymaga no, troszkę techniki, bym powiedziała. Dziwnie się czuję, jak nic nie mówię. Dobra, mamy to. Niech to troszeczkę tutaj w tą stronę przeschnie. Kolejne wyzwanie to Vegas. Vegas dostanie aż stówkę, bo tutaj to wyzwanie już jest od grudnia i idzie bardzo mi wolno. Zresztą za bardzo też nie zapełniałam ostatnio. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy stówkę. Wkładamy najpierw. Niektóre koperty są tak wyrobione, że nawet zamyczków nie mają. No ale to nie przeszkadza. Ja staram się właśnie te segregatory jakoś tak na co dzień nie ruszać. Nie mam jakiegoś nawyku, nie wiem, codziennej zabawy tymi pieniędzmi. Choć podejrzewam, jakby moje dzieciaki miały możliwość, to chętnie, bo lubią kolorowe przedmioty, a tutaj każdy segregator ma inną barwę, więc dla maluchów to jest w ogóle szał. Niestety to w związku z tym, że rosną, to już coraz wyżej te półki i coraz większa możliwość, że są w ich zasięgu. Dobra, mamy to wyzwanie już ogarnięte. Też sobie odwrócę tą kartkę. Mam nadzieję, że to nie przefarbuje, ale zobaczymy z czasem. 50 kopert, tutaj idzie 30. Sobie od razu weźmiemy 10 i 20, razem 30. Hop. Może za blisko Was troszeczkę mam. Nagrywanie telefonem nie jest zbyt łatwe. I tutaj sobie zrobimy koperty 10 i 20. No bo wiecie co, jednak nie będę ryzykować i dam te karteczki sobie tutaj z boczku. Powkładam je troszeczkę później, jak one dosłownie wyschną. Potrzeba na to około może 5-6 sekund. Ja zazwyczaj wkładam od razu, ale no potem właśnie koperty są ufafalone. Wiecie, jak to strasznie wygląda. Dobrze, to jest wyzwanie 30 kopert. Tutaj też damy sobie 30 zł. 20 i 10. Z tyłu na trackerach też mam napisaną nazwę, więc nie ma szansy, żebym się akurat pogubiła, która koperta jest z którym wyzwaniem. I tu sobie damy numer 1 i numer 29 dla kontrastu. Ok, też na bok. Teraz idą wyzwania takie pojedyncze, czyli na przykład odłóż 10 i do tego wyzwania właśnie damy jedną dyszkę. Tylko jedna pozycja będzie zakolorowana. Jedna trzecia wyzwanie już za nami. Teraz mamy 20. Tutaj damy dwie dwudziestki też, żeby troszeczkę przyspieszyć to wyzwanie. Zrobię tę czynność później. Teraz właśnie muszę jeszcze lecieć karmić młodego. Pochowam na razie tak, żeby mi też nie latały, bo potem szukanie, wiecie jak to jest.
I zostanie co jeszcze? Zostaną jeszcze mi dwa segregatory. I tu też będziemy zapełniać w następnym filmiku. To będzie właśnie na wersję luty-marzec. A potem dopiero w kwietniu po świętach będziemy sobie na spokojnie zapełniać kolejne segregatory. I co? I tyle. Pa!